Dzień dobry kochani, z tej strony Chanela, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i w kolejnym filmiku z holem zakupowym. Tym razem pod lupę bierzemy SHEINside, bardzo lubię tą stronkę, także mam nadzieję, że produkty również mnie nie zawiodą. Do wszystkich rzeczy, które wam pokazuję, a będzie ich dzisiaj troszeczkę, macie wszystkie linki w opisie, także sobie zerkajcie, sprawdzajcie cenki, rozmiarki i oczywiście tam znajdziecie co? Kod rabatowy, także zapraszam was serdecznie, a my przechodzimy do pierwszej rzeczy. Zaczniemy sobie, kochani, od kombinezonów. Ja stwierdziłam, że w swojej szafie nie mam w ogóle fajnych kombinezonów, a u nas w sieciówkach w ogóle moim zdaniem nie ma fajnych. Także spojrzałam na stronę SHEINside i tam jest bardzo ogromny wybór. Pierwszy, który mi się strasznie spodobał, jest ten. Taki bardzo przyjemny materiał. Nie ma kieszonek, jeśli chodzi o ten kombinezon. Tutaj mamy zwierzęcy motyw, zakładany dekolcik, więc jak ktoś ma z was większy biustik, to spokojnie tutaj wejdzie wszystko. Słuchajcie, mamy dodatkowo taki zwierzęcy pas, zwierzęcy motyw, fajnie to się prezentuje. Ściągamy i naprawdę cały kombinezon wygląda rewelacyjnie. Ściągamy oczywiście tutaj, nie ma żadnych tutaj zameczków, otworków niestety, jeszcze w tych kombinezonach tego nie wymyślili. Tutaj na rękawku mamy ściągacz, więc jak sobie słuchajcie podciągniemy, to jest fajne z tych ściągaczach to, że właśnie nic nam teraz nie spadnie. Także ja osobiście jestem bardzo zadowolona z tego kombinezonu. Strasznie mi się podoba i daję ocenkę 10 na 10. Dajcie znać, jak wy oceniacie, bo jestem ciekawa waszych opinii, waszych zdań. A ja lecę przebrać się już w kolejny kombinezon. Kolejny kombinezon, słuchajcie, który mi się okropnie wręcz podoba. Jest prosty, zwykły i pewnie się zastanawiacie, co w nim jest takiego fajnego, ale ogólnie fason, bardzo dobrze się w nim czuje, materiał jest rewelacyjny. Ma tutaj, słuchajcie, ściągacze, fajne takie bombki, się robią bufki wielkie. Jest tutaj prosty, proszę zobaczyć, jak on tutaj jest ładnie taliowany od razu, więc pokazuje nam tą talię, nic się nie dzieje, mamy taki większy półgolfik. A, bo ja właśnie stwierdziłam, że po prostu nie ma kombinezonów z długim rękawem żadnych. No i też nogawki, bo wy niestety nie widzicie, ma takie rozkloszowane. Więc to też jest dla mnie rewelacyjne. I kochani, jeszcze, jak sobie teraz założymy paseczek, obojętnie jaki, to zobaczcie, jak od razu cała stylizacja nam się zmienia i już ten czarny nie robi się taki nudny. Także ja pomyślałam o jakimś paseczku z torebeczką na przykład i tak można iść. Na pewno na jakąś imprezę tak sobie pójdę, bo jest rewelacyjny. Może nawet tak na święta będę, bo bardzo mi się ten kombinezonik podoba. Jest prosty, wszystko jest zabudowane, ma zameczek od góry aż dotąd, więc bardzo długi. No i naprawdę jest rewelacyjny, cena też była śmieszna, także zerknijcie sobie do opisu. A paseczek swoją drogą też jest z jakiejś chińskiej stronki, ale niestety nie pamiętam już jakiej. No i dziewczyny, ostatni kombinezon, myślę, że to też jest jeden z moich faworytów. Jest już taki bardziej elegancki, z długim rękawem, też mi o to na tym zależało. Jak widzicie, wzięłam dwa czarne, jeden taki fikuśny, właśnie z jakimś tam dodatkiem, motywem zwierzęcym. Natomiast ten jest bardzo elegancki, ja wam się przybliżę, jak to wygląda z bliska. Tutaj jest guziczek, guziczek akurat zrobiła mi krawcowa, bo bez tego guziczka to by był za duży ten dekolt. Ja nie lubię aż tak, bo to by to wyglądało gdzieś w ten sposób. Także ja tutaj poprosiłam, żeby została zwszyta taka mała taki klips, o, i od razu to wygląda lepiej. Mamy paseczek, który też świetnie wygląda, fajnie to wszystko jest spójne, rękawki raczej rozkloszowane, mamy nogawki, rękawki tym razem są proste, nie żadne bufki, ale jeśli chodzi oczywiście o sam kombinezon, wszystko jest pięknie, fajnie leży, wkładamy go oczywiście przez górę. Nie ma tutaj żadnych niestety też otworków, zameczków, ale ogólnie ja go oceniam też bardzo wysoko. Dajcie znać w komentarzu, który z tych trzech jest waszym ulubionym, który wam się najbardziej podoba i który byście sobie zamówiły, bo ten jest rewelacyjny też. Fajnie wygląda, podoba mi się bardzo. Skoro jesteśmy w klimacie jeszcze takim eleganckim, kombinezonowym, to pokażę wam marynarkę, o którą dostałam milion pytań na Instagramie. Swoją drogą zapraszam was serdecznie, bo jest, słuchajcie, rewelacyjna. Piękna, taka ala neonowa, jest dłuższa, prosta. Myślę, że
no naprawdę no jest inna. Jak wiecie, jak mnie oglądacie, wiecie, że lubię całkiem inne rzeczy, niespotykane. Proszę zobaczcie sobie, jak ona wygląda z bliska. Dużo pięknych, neonowych napisów, jakichś chińskich. Wygląda czadersko, zjawiskowo wręcz. I słuchajcie, nawet taką marynarkę, jak do takiej marynarki założycie sobie pasek, to wygląda już jak taka, nie wiem, mini sukienka. No akurat wiadomo, że mam kombinezon pod spodem i tam mam swoje już paski i niepaski. I tutaj też się coś dzieje, ale ogólnie myślę, że to też dobrze by wyglądało. No zobaczcie, czy to nie wygląda ładnie? Mi się bardzo podoba. I marynarka naprawdę jest wyjątkowa, no nigdzie takiej nie widziałam. Ma też wystające bufki, jest dłuższa, słuchajcie, więc tutaj nam wszystko zakrywa, ale jest rewelacyjna. Naprawdę jak byłam, szłam w niej przez Katowice, przez centrum, no nie było osoby, która by się nie obróciła za tą marynarką. Naprawdę rewelacyjna jest. I ja tutaj daję bez oczywiście mrugnięcia okiem 10 na 10. Kolejna rzecz, którą zamówiłam, to jest czerwona kurtka. Moja kurtka czerwona niestety wygląda skóra, wygląda jak, no nie powiem co, w Bershce ją kiedyś kupiłam. No i niestety już nie wygląda dobrze, także postanowiłam kupić sobie jakąś inną. I słuchajcie, znalazłam na stronie taką. Też jest taka fajna, krótsza jak chciałam, tylko ona ma tutaj większą stójeczkę. Taką stójeczkę i jest pięknie, tak się pięknie mieni, pięknie się tutaj świeci. I też ma tutaj, zobaczcie, taki rękawek, przez co tutaj mamy taką bufkę. No i też jest taka dosyć ciekawa. No i czerwony kolor to jest zdecydowanie mój. Tutaj teraz to połączenie czarny, czerwony, to jest cały mój kolor, mój ulubiony. Także kurtka też naprawdę jest rewelacyjnie wykonana przede wszystkim. Super to się prezentuje. Tutaj w ogóle mamy taki guziczek, możemy go sobie zapiąć. Ok, i tutaj przełożyć jeszcze przez pasek. Tutaj gdzieś jest pasek. Ok, mam to. Mam to. I robimy chyba tak. Ok, i zapinamy. Czekajcie, o. I tak prezentuje się ta kurteczka. Bez zbędnych tutaj tych pasków, które szeleszczą, przeszkadzają nam. Mamy tutaj od razu taki klik przygotowany. No i tak wygląda zapięta kurtka. Mi się bardzo podoba i dajcie oczywiście znać, jak Wam. Mogłaby być ciutkę dłuższa, ale ja jednak wolę tutaj uwydatniać swoją talię, żeby mnie to tak nie skracało bardzo. Także ja oczywiście zostawiam 10 punktów, same dziesiątki póki co lecą. Jeśli chodzi o nakrycia, pokusiłam się o taką zwykłą jeansową kurtkę, ale z frędzelkami. U nas w Bershce i w innych sieciówkach kosztują bardzo dużo. Tutaj jest taki, wiadomo, to jest taki ala jeans, taki bardzo cieniutki. Nie jest ciężka ta kurtka, więc to też jest na plus. Ale te frędzelki są bardzo popularne, więc stwierdziłam, że znowu chcę sobie znaleźć tańszy zamiennik. Po co wydawać duże pieniądze, jak można znaleźć coś tańszego, a tak samo wyglądającego. Także słuchajcie, link w opisie, zobaczcie sobie, bo też naprawdę dużo za nią nie dałam. Mi się podoba, jest fajna, krótsza też taka jak chciałam, więc na pewno do niejednej stylizacji będzie wyglądać ciekawie. No to kto robi ze mną Titanica? Kolejna rzecz, o którą miałam masę pytań, to jest właśnie ta bluza z motylem. Bardzo ładnie wyglądająca. Słuchajcie, tutaj mamy taki efekt 3D na niej. To jest rewelacyjna. Zobaczcie, jak ona fajnie wygląda. Zwykła czarna bluza. Chociaż nie taka zwykła. Bo oczywiście jest z kapturkiem. A jak się odwrócimy, to słuchajcie, mamy całe gołe plecy. Wszystkie łopatki pięknie nam widać. Także tak się prezentuje ta bluza. Bardzo fajna, ja w niej już też przechodziłam tyle czasu i każdy na nią zwracał uwagę. Natomiast druga rzecz to są te spodnie. Spodnie z takiej też ala skórki, ale one są tutaj wiązane, zobaczcie w jaki sposób. Nie ma tutaj żadnego zamka, ani z boku, ani z przodu, tylko właśnie na takie sznureczki. Niestety są mi za duże, zobaczcie, bardzo za duże. Natomiast no, są rewelacyjne, więc muszę coś z nimi zrobić, bo gdzieś no, tyle materiału bym musiała wyciąć stąd. Ale ogólnie ta stylizacja mi się mega podoba, fajnie się w niej czuję, no i oceniam wszystko na dyszkę. No te spodnie są piękne, naprawdę żałuję, że nie wzięłam rozmiaru mniejszego, no ale wiecie, jednak jak się zamawia się z zagranicy spodnie akurat, bo jeśli zamawiam sukienki, bluzki, to zazwyczaj wszystko na mnie pasuje,
Ale właśnie o spodnie zawsze się boję, bo niektóre są różnie wyprofilowane. Jestem zadowolona z tych spodni i na pewno coś zrobię z nimi, żeby tutaj było wszystko w porządku. No i z tej bluzy też jestem zadowolona, jest to moja ulubiona aktualnie bluza, bo wygląda rewelacyjnie. Ten napis motyl, niby taka prosta, czarna, ale ma te plecy sexy i właśnie jeszcze dodatkowo tutaj motyl w fajnych kolorkach, bo mamy niebieski, różowy i biały. I od razu mamy taki efekt, jak widzicie, 3D. Więc to są kolejne rzeczy i już zbliżamy się powoli do końca, bo mam wam jeszcze do pokazania tyle. To słuchajcie, nie wiem kompletnie, co to jest. Wyglądam w tym jak w worku. Mamy tutaj sukienkę, to miała być, słuchajcie, piżamka, ale jest dla mnie zdecydowanie za duża. To tak pasuje bardziej na plażę, na coś takiego. Ogólnie jest to bardzo fajnie wykonane, bardzo mięciutkie, bardzo milutkie. Tutaj mamy cały taki rozpiździak na nogę. Natomiast, no, nie moje klimaty. To zdecydowanie nie. Oczywiście, jakbym założyła jakiś pasek, to bym nie czuła się, że wyglądam jakoś fatalnie w tym. Także mówię wam, na plaży moim zdaniem ok, ale to się wkradło przez przypadek chyba do mnie. O, proszę, od razu inaczej to wygląda i nawet fajnie, bo tutaj mamy złotego liścia, a tutaj są jakieś róże. Więc nie wiem, jak to naprawdę ocenić, bo ogólnie spełnia swoją funkcję i do spania naprawdę będzie takie fajne, luźne. Tutaj możemy sobie właśnie jakoś tam porobić z tymi nogawkami, tutaj tak samo z tyłem, więc nie znam do końca, nie widać aż tak bardzo. No natomiast tak jak mówię, no troszkę inaczej sobie to wyobrażałam, troszeczkę inaczej to na stronie jednak wyglądało, więc tutaj to jest taki jedyny minusik, jeśli chodzi o te rzeczy. Natomiast no, nie wiem, nie wiem co o tym myśleć, dajcie znać w komentarzu, pomóżcie mi. No i słuchajcie, ostatnia rzecz to jest piękna, czarno-biała, bawełniana piżamka, mega wygodna. Jak widzicie, tutaj mamy taką ala koszulę zrobioną, tylko tak jak wam mówię, jest to z bawełny. I dodatkowo mamy do tej piżamki czarne spodenki. Takie fajne, krótkie, nie za długie, nie za krótkie, takie idealne na lato. Także to jest, tak się prezentuje piżamka. Więcej o niej nie będę mówić, no bo jak widzicie, sama w sobie jest fajna, w czarna, z takimi białymi elementami, jeszcze były jakieś różowe. Także myślę, że sobie jeszcze nie jedną piżamkę zamówię, bo ja też ciągle twierdzę, że w sieciówkach nie ma fajnych piżamek, więc szukam właśnie zawsze na takich zagranicznych stronkach. Dajcie znać, co sądzicie o tym holu zakupowym, co najbardziej wam się podobało. Ja jestem zakochana w tych kombinezonach, w tych kurtkach, no naprawdę szukałam specjalnie takie perełki, także jeśli wam się cokolwiek spodobało, wchodźcie w linki i tam będziecie mieli linki do tych rzeczy. Wchodźcie w opis, tam będziecie mieli linki do tych rzeczy, mam nadzieję, że jeszcze będą. Jak będą, to kupujcie i oczywiście czeka tam na was kod rabatowy. A ja wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku, pamiętajcie, żeby wbijać do mnie na Instagram. No i poza tym zostawiajcie kciuka w górze, jeśli chcecie więcej holi zakupowych, subskrypcję, żeby być na bieżąco z kanałem. A my widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, pa, pa!